Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. Z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę, ponieważ naprawdę bardzo mnie to motywuje. To, co zrobiliście ostatnio, myślę, że warto o tym wspomnieć pod odcinkiem 14, jeśli się nie mylę. Z serii Od Zera do Milionera zostawiliście 1400, ponad 1400 łapek w górę, także to jest naprawdę świetny wynik. No, już dawno nie miałem ponad 1000 łapek, także no się cieszę, jakby bardzo, bardzo się z tego tytułu cieszę. No i cóż, zapytacie zapewne co dzisiaj, chociaż być może widzicie po tytule, wy na pewno widzicie po tytule i po miniaturce. Ja tego jeszcze, znaczy no ja to wiem, no to w sumie już wszyscy wiedzą co dzisiaj będziemy robili. Zakręcę sobie na początku kołem. No i będziemy grali mecze za 25 tysięcy. W najgorszym wypadku zagramy tylko 3 takie mecze. Czekajcie, bo przed chwilą, wiecie, łyknąłem sobie picie i jakby jak zaraz, mam wrażenie, że jak zaraz po łyknięciu picia zaczniecie tak intensywnie mówić, to strasznie wam się to odbija. Także przepraszam, jeżeli, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest ładnie. To nie jest ładnie. Będziemy dzisiaj grali Koloseum i słuchajcie, może stracę wszystkie medaliki, ale jakby nie ma co. Wiecie, ja na tych meczach za 2000 już bardzo mało się uczę. Tutaj przegrywam, bo przegrywam. W większości przypadków przegrywam, ale bardzo dużo się uczę. Wiecie, jakby nie stanę się lepszym graczem, jeżeli nie będę grał z lepszymi ludźmi, tak? Nie, nie, no po prostu muszę grać na tym Koloseum, muszę tracić, muszę zyskiwać, bo to Koloseum to jest na przemian tracenie i zyskiwanie medalików. Żeby być po prostu coraz lepszym graczem, tak? Także dzisiaj, tak jak mówię, będziemy grali Koloseum. Może będzie dużo strat, może będzie dużo zysków. Zobaczymy. Zobaczymy generalnie. No ja byłbym zadowolony, jakbym wyszedł na zero, tak? Byłbym zadowolony, jakbym wyszedł na zero. No ale to zobaczymy, bo wiecie, nawet jak tutaj się wyjdzie na zero, to w rankingach się fajnie skacze do góry, tak? No bo wiadomo, jakby ten ranking taki ogólny, ten pierwszy, podstawowy działa w taki sposób, że zalicza wam tylko wygrane. Tylko wygrane jakby, więc no nawet wychodząc na zero. O, mam dalej świąteczny skin, już wiecie, słoneczko tak mocno naparza za oknem, a ja dalej ze świątecznym skinem, ale mapka też zimowa, więc wydaje mi się, że nie najgorzej. Wydaje mi się, że nie najgorzej. Dobra, w sensie, że no to nie jest aż tak bardzo rażące. Muszę go zmienić, muszę go zmienić, chociaż mi się podoba. Dalej mam też ten wielkanocny, wiecie, wielkanocny wygląd na balonikach. Mi się to po prostu podoba, więc dlaczego miałoby to nie zostać? Okej, on prawdopodobnie będzie grał śmigłowcem. Ja myślę, że mogę mu. Your opponent has disconnected. Okej, myślałem, że, wiecie, myślałem, że ja mam disconnected, ponieważ ostatnio mi się to, nie wiem, ostatnio mi się to jakoś tak zdarza. Ostatnio mi się zdarza po prostu, że mnie rozłącza. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Ponieważ no internet mam jakby, wydaje mi się, że okej. No ale cóż, czasem najwidoczniej, wiecie, czasem tak się zdarza. Czyżby on nie wrócił do gry? Czy on naprawdę nie wróci do gry? Jeżeli tak, no to mamy pierwsze 25 tysięcy. Widzicie, no jestem za dobrym graczem. Ja już w drugiej rundzie wygrywam. Spoko. Spoko, no fajnie jest przytulić za darmo 25 tysięcy, więc mogę, wiecie, mogę tak mówić, że no to w sumie nie fajnie, że on odpuścił, no ale z drugiej strony mamy teraz więcej medalików do przegrywania. W każdym razie, no tak jak mówię, już jeszcze raz to powtarzając, podsumowując, muszę grać te droższe mecze, by stawać się coraz lepszym, tak? By stawać się coraz lepszym, a gdzieś tam w tych grach tego typu o to chodzi. Przede wszystkim też powiem wam, kiedyś widziałem, jest taki youtuber zagraniczny, on nagrywa właśnie Bloons Tower Defense Battles, jest bardzo dobrym graczem, no i on generalnie resetował sobie statystyki, tak? Ja byłem bardzo ciekaw, on teraz ma takie statystyki, chyba jak ostatni raz sprawdzałem, już dawno go nie oglądałem, ale 400 wygranych i 100 przegranych, ale gra mecze za 25 tysięcy, więc wiecie, bo 400 wygranych, 100 przegranych, grając mecze za, jak to się mówi, za 2000 to każdy może, znaczy no nie każdy, ale no to jest dużo łatwiej zrobić niż grając te mecze za 25 tysięcy, tak? Więc jakby 400, 100 to są bardzo dobre statystyki, 4 razy więcej wygranych niż przegranych. I generalnie gdzieś tam trafiłem na jakiś jego starszy materiał i zajrzałem sobie, jakie on miał statystyki przed resetem. I miał statystyki bardzo zbliżone do mnie teraz. Bardzo zbliżone do moich aktualnych. Tylko on po prostu, wiecie, od samego początku nie przejmował się tym, czy wygrywa, czy przegrywa. Grał te najdroższe mecze. I to trochę,
trochę ma sens, wiecie, trochę ma sens, bo ja też znam historię takich ludzi, którzy na przykład byli bardzo dobrzy, wiecie, w szkole byli bardzo z jakichś przedmiotów, mieli bardzo dobre stopnie i w ogóle byli najlepsi w klasie. Byli najlepsi w klasie, a później dostali się, wiecie, ale też była taka, no wiecie, jest takie przysłowie, co innego jest być najlepszym wśród najgorszych, a co innego jest być najgorszym wśród najlepszych, nie? Wiecie, jakby, wiecie jak to jest. Okej, nie wiem, dlaczego oni zawsze tak reagują, bo moim zdaniem to jest dobry pomysł, rzucanie tego boosta. Będę się trzymał tak dalej, że rzucanie tego boosta ma sens i ja będę, że tak to bym to robił. Ale chyba lepiej byłoby na strong ustawić tego, no może nie close, ale strong myślę będzie okej. Podnieśmy zasięg, powinno być spoko. Mamy trzy farmy, więc nie najgorzej. On ma farmę, plantację. A właśnie, ktoś z widzów mi pisał, że bardziej opłaca się postawić najpierw plantację. Także pamiętam o tym komentarzu, tylko coś nie mogę się przestawić, bo ja zawsze tak grałem i po prostu wynika to z tego, że jestem tak przyzwyczajony. No, w każdym razie, no znam historię po prostu osoby, które były najlepsze, ale na takim średnim poziomie z poszczególnych przedmiotów, a potem wiecie, no. Albo z kolei były w szkołach, gdzie poziom był bardzo wysoki i były z czegoś najgorsze, potem poszły do takich słabszych szkół, jakby dalej. I wiecie, okazało się, że tam są najlepsze. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś w jakimś środowisku może być najgorszy, w momencie, w którym w innym środowisku będzie najlepszy. Nie wiem, czy ten. Okej, trochę mi tu zasłoniło. Tak to się nie może skończyć. Nie może się to tak skończyć, proszę państwa. Trochę mi się przyspało. To wiecie, tak jakby najsłabszy bokser, nasz, nie wiem, najsłabszy bokser, ale zawodowy na świecie miał się ze mną bić. No przecież on by mnie zmiótł z powierzchni ziemi, więc co z tego, że tam jest najsłabszy? Jak wiecie, no jakby to, że jest gdzieś najsłabszy, nie znaczy, że. No wiecie o co chodzi. Myślę, że wiecie o co chodzi. Okej, okay, on tam z tym kamo pancerz, ojejku, dobra. Dobra. Musimy szybko reagować, bo będzie z tym ciężko, wiecie? Tym będzie akurat bardzo ciężko, jeżeli odpowiednio szybko nie zareagujemy. Niech będzie strong. Teraz może być last, myślę. Stawiamy tak. Okej. Okay. Dzień dobry, zróbmy mu tak i zaraz w 15 rundzie wyślemy mu troszeczkę większą inwazję. Takich właśnie pancerzyków. Bo śmigłowcy tak średnio sobie radzą, chociaż on pewnie steruje nimi teraz kursorem, więc będzie sobie radził z nimi dużo, dużo lepiej. No zobaczymy zaraz zresztą, jak to wszystko wyjdzie. Zróbmy coś takiego. No. Kolego, trochę dostaniesz. Trochę dostaniesz. Nie wiem, mam wrażenie, że mu trochę więcej baloników przeleciało, no ale niestety tutaj trzeba liczyć na to, że niestety ja mogę, w sensie, że ja mogę mieć trochę większe opóźnienie od niego, czy coś takiego. I stąd te takie różne dysproporcje. No niestety, problem jest w tym, że on zaraz postawi śmigłowiec ten za 14 tysięcy. No i to jest jednak troszeczkę, no taki, rzekłbym, znaczący problem. Rzekłbym, że taki całkiem znaczący problem. Okej, okay, spodziewam się jakby, że on wyśle na mnie sterowiec. A może nie wyśle, zobaczymy. W sumie jak zobaczy, że tak się zostawię, no mówisz, masz Filip. Te zagrania to już nie ze mną te numery, niepotrzebnie ten fanklub odpaliłem. On mnie tak może męczyć w nieskończoność. A ten fanklub był tu ewidentnie niepotrzebny moim zdaniem. No już trudno. Myślę, że dużo lepiej byłoby się wyposażyć w armatę. No jestem stratny o tę jedną farmę. No dobrze. Aha, świetnie. Poradzę sobie z tym? Nie poradzę sobie przecież, Filip. Ojejku.
Żyje? Myślałem, że już nie żyje. No, trochę bez sensu to zrobiłem. Okej, dobra. Map Maulera tu postawmy. Powinno polecieć ciutkę lepiej. Nie, no nie zdążymy. Okej, koniec. No spoko. No, to jest takie. Taka porażka. O, chciał grać jeszcze raz. Mogłem zagrać, ale już za szybko wyszedłem. Taka porażka, wiecie. Po prostu mnie podgryzł. Trochę lepiej wyfarmił, trochę lepiej się wyfarmił i poprawię się na krzesełku. I teraz będzie dobrze. Po prostu trochę lepiej się wyfarmił i no potem miałem. Już miałem troszeczkę ograniczone szanse, że tak to jest. Swamp ponownie. No dobrze, niech będzie swamp. Ja trzymam się swojej strategii, bo uważam, że ona jest bardzo dobra. Zobaczymy, co nam pokaże ten gościu. Ale ja będę się trzymał swojej strategii. Nie ma, wiecie, nie ma opcji. Dobra. Bierzemy sobie farmera oczywiście. O czymś mówiłem i mi ten. I mam wrażenie, że jakby intensywność gry mi przerwała. Jako nie wiem, on chyba. Wygląda jakby chciał tę farmę ukryć tutaj za tym, ale. Coś to chyba to chyba tak tu nie zadziała. Okej, no spoko, widziałem. Jakby taką strategię, z taką strategią też miałem styczność. Nie jest to chyba nic głupiego na tej mapie. Chociaż, no nie wiem, to jakby w late game'ie te słoneczka raczej nie za wiele dają. Okej, one są dobre, tam na regrow Rainbow Rusha, no ale kto. No w sumie tak wiecie. Chciałem powiedzieć, kto gra regrow Rainbow Rushem na tym, ale prawda jest taka, że sporo osób gra regrow Rainbow Rushem. Nawet na tych meczach za 25 tysięcy. W sensie, no jakby, wiecie, jeżeli się da, no to trzeba wykończyć przeciwnika, jakby trzeba wykończyć przeciwnika obojętnie czym, tak? Nie liczy się, że tak to ujmę, za bardzo pomysł, tylko liczy się efekt, tak? Więc regrow Rainbow Rush również jest tu spotykany jako jedna z taktyk, tak? No jeżeli ja zobaczę, że on nie jest w stanie się obronić przed regrow Rainbow Rushem, no to rzucę ten regrow Rainbow Rush, przecież nie będę, wiecie, nie będę specjalnie się tam krył, że a, może nie wypada, no pska taktyka, czy coś takiego, nie? No to było trochę głupie z mojej strony, przynajmniej tak mi się wydaje. I ustawmy sobie, myślę, że potrzebuje dużej defensywy po prostu, bo on jest taki troszeczkę nawiedzony, z tego co widzę, jest no dość agresywny, no zobaczymy, jakby atakiem odpowiadam na atak w tym momencie. Myślę, że to go nakłoni do większego skupienia się na defensywie. Zwłaszcza, że on teraz kolejne ulepszenie, jakie ma, to ulepszenie za 25 tysięcy. A czy ta za 25 tysięcy? Za 2500. O, słyszę, że mój piesek idzie. Ogólnie specjalnie zostawiam otwarte drzwi, ponieważ dzisiaj u mnie nikogo nie ma w domu, więc cześć, piesek, co tam? Co tam, piesek? Gramy sobie w te. Gramy sobie w baloniki. Co sądzisz? Patrzy się na mnie trochę tak dziwnym wzrokiem, ale. Okej. Dobra, sprzedał. Spoko. Spoko, spoko. Ciekawe, jak sobie to tego typu baloniki poradzi. Na takie regrowy. Okej, poleciał mortar. Spoko. No dobra, bo ja też troszeczkę zaniedbałem w tym momencie swoje tutaj. Swoje sprawy. Róbmy tak. Ja powinienem mieć jeszcze. Okej, to powinienem mieć na pewno. Skoczył sobie na łóżko. Ogólnie mój piesio ten. Mój piesio. Teraz aktualnie praktykuje właśnie spanie sobie u mnie. Sam się wygodnie śpi. Grzeje w plecy. Naprawdę z psem propsuję. Spanie z pieskiem jest naprawdę wygodne. Strong, ustawmy sobie na strong. Chociaż to tak chyba bardziej, no bardziej powinno być na first, no ale niech będzie. Znaczy nie na first, na last. Okej, w taki sposób. No dobrze, on mnie próbuje tutaj przycisnąć troszeczkę. Na pewno on ma dwie plantacje, ja mam tylko jedną, jest to jakiś problem. Spróbujmy go zaatakować może. Po prostu tak. To nie jest jakiś bardzo mocny rush, ale sprowokuje go do. No musi przestawić mortara w tym momencie.
Okej. Zagrajmy tak samo. Musi zrobić to samo w tym momencie. Okej, świetnie. A spróbujmy może. Spróbujmy zrobić coś takiego. Patrzcie na to. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. O nie. Ale jestem głupi. Przecież mortar zdejmuje kamo. Ja w niego rzucam kamo, a mortar zdejmuje kamuflaż. Tak coś czułem, że to nie będzie dobra strategia. Może mu przemkną. Mamy go. Mamy go, przeleciało mu tam. No nie mówcie, że on nie pokona z jeden. Ja już kiedyś zostałem w taki sposób upokorzony. To nie może się tak skończyć. Może. To nie może się tak skończyć po prostu. Co za masakra. No nie, i on będzie szybciej z tym swoim sterowcem. Nie zbustowałem go jeszcze, nie trafiłem. Dobra, chociaż szybciej rozwalił te balony. Więc okej, bo ja nie rozwaliłem sterowca. Szybko, sprzedaj to, sprzedaj to, sprzedaj. Ja nie chcę rozwalić. Ale to było głupie. W sensie z mojej strony. Głupie. Też tak sądzisz, czy ty tak nie sądzisz? To było mega głupie z mojej strony. Słuchajcie, nie róbcie tak. Tak nie robimy. Gościu na 1 HP mnie rozwalił, a dzień się zapowiadał naprawdę miło. No oczywiście. Oczywiście nie ma też co spinać. To jakby był tylko i wyłącznie moja wina, że on nie pokonał. Kurczę, no taka szkoda. 1 HP. Dobrze. Bywa i tak. Bywa i tak. Próbujemy sobie tym razem poradzić z naszym kolejnym przeciwnikiem. No bo kurczę, ja zepsułem strasznie, że zrobiłem ten. Strasznie popsułem z tym, że. Jak to się mówi? Że wydałem tyle pieniędzy, że posprzedawałem te farmy. On by na sterowcach nie miał ze mną szans tym swoim składem. Gdzie on miał tak shootera, mortara i co? I farmy. No to nie wiem, jak tak shooter by sobie poradził ze sterowcem, szczerze. Tak, no chociaż ten skill jakoś tam sobie radził z tego, co pamiętam, ale podejrzewam, że opornie by to szło bardzo. Że bardzo opornie by to szło, naprawdę. Więc to jest, była kwestia wytrzymania jeszcze jednej rundy. Ale cóż, widać. Trochę się tutaj porwałem. Też liczyłem na końcu, że jakby przez fakt, że on szybciej rozwalił ten sterowiec, że te baloniki mu przelecą, ale widać, cię przeliczyłem. Ja troszeczkę przeliczyłem. Farmimy. Dalej farmimy. Nie będę się tym przejmował. Poleci boost. Okej. Boost za boost, powiadasz. Spoko. Chyba muszę jakoś zaakceptować taką wymianę. O, zegar bije u mnie w domu. Kiedyś na moich starych filmach to była klasyka. Na każdym filmie bił zegar, ponieważ moja mama ma słabość na punkcie zegarów, więc mam je wszędzie w domu. A kiedyś jak mieszkałem w bloku, to jakby tym bardziej nagrywałem i dosłownie nade mną był zegar. I dosłownie w całym domu biły zegary. Teraz tego nie słychać, bo normalnie nagrywam przy zamkniętych drzwiach, tylko teraz zostawiłem otwarte, no bo nikogo nie ma w domu, więc. A, jakby zostawiłem, żeby piesek sobie mógł wchodzić i wychodzić, kiedy tylko chce. Bo on często robi tak, wchodzi do mnie do pokoju, ja zamykam drzwi, bo chcę nagrywać, to on chce wyjść. I to ja go wypuszczam i zamykam drzwi, bo chcę nagrywać, to słyszę, że stoi przy drzwiach i chce wejść. Także. Fajnie. Ogólnie dość dobrą strategią na ten śmigłowiec jest puszczenie żółtych balonów, wiecie? Ogólnie, czekajcie, ja się pozwólcie, że się napiję tutaj. Okej. Od razu lepiej, bo jak tak człowiek gada, to wiecie, strasznie gardło może wyschnąć. Okej.
No ulepsz coś, dawaj, no ulepsz, dobra, zróbmy tak. O, wait. Dobra, wait, bo tutaj trochę się zagapiłem. Trochę się zagapiłem, zamyśliłem. Okej, a w sumie on ma bardzo podobny problem do mnie w tym momencie. Okej, znalazł sobie coś, czym sobie jest w stanie poradzić. A ciekawe, akurat na tego typu balony chyba bardziej się opłaca stawiać tego ulepszonego w tę drugą stronę. Ale widać z boostem ten lepiej działa, bo on palił boosta chyba, jak go postawił. Śmigłowiec na razie w ogóle jest nieulepszony. Wiem, jakie ma wszystkie wieżyczki, bo tu nie ma bonusowej. Więc wiem, co ma. Kamo to jest jego mocna, duża słabość. Kamo pancerz, dokładnie rzecz ujmując, bo on nie ma absolutnie nic, czym byłby w stanie się bronić przed. Znaczy, śmigłowiec jest w stanie rozwalać kamo pancerz, ale wiecie, jak to działa. Pancerz i śmigłowiec. To jest po prostu. No to średnio tu działa. No nie ma co mówić, że nie, bo naprawdę średnio to funkcjonuje. Zresztą w ogóle. Dobra, no już. W sumie ja bym mógł wysłać taki regrow. Regrow, wiecie, regrow. Aha, boosta zużył. Doskonała informacja dla mnie. Świetnie, gościu. No dla mnie to jest super sprawa, nie? Używa boost, tylko żeby mnie jakimś, wiecie, regrow Rainbow Camo tu nie rozklepał, ale tak to co się dzieje aktualnie. Nie ma boostów. Tylko. On użyje skilla, jak ja wyślę na niego dużo kamo pancerza, to on odpali tego skilla. Ja nie wyślę na niego dużo, wyślę na niego troszeczkę. Wyślę na niego troszeczkę i zmuszę go, żeby odpalił tego skilla, ale nie wyślę dużo, pyk, polecimy sobie tak. I zatem jakieś kamo, przykryjmy to jeszcze różowymi balonikami. Myślę, że takie połączenie naprawdę jest bardzo solidnym raszem, który pozwoli mi wygrać, być może. Super. Widzicie, i też jego tak. Wygrywanie tutaj jest takie dziwne, bo jego tak. To, wiecie, nie był jakiś potężny. To nie było nic potężnego. To właśnie na tym polega wygrywanie na tym koloseum. To jest takie podgryzanie się nawzajem, mam wrażenie. I kto kogo wiecie. Kto kogo po prostu mocniej ugryzie. No bo tak trochę to wygląda. No powiedzcie, że nie, no. To nie był jakiś mocarny rush, no a mimo wszystko on się nie wybronił i ja zrobiłem to samo w poprzedniej grze. Też przecież się nie wybroniłem przed bardzo podobnym rushem. Także no cóż. No cóż. Ogólnie na razie wyszliśmy na zero. Znaczy, może inaczej. Na pewno teraz jesteśmy na zero, ale jako, że zaczęliśmy ten mecz, no to już możemy być. A to pewnie będzie ostatni mecz na dzisiejszym odcinku. Tak mi się wydaje, bo już widzę 22 minutki, więc to tak całkiem spoko. W każdym razie, więc w tym momencie. Postawmy może go tu. To na pewno albo jakby wyjdę na minus, albo na plus. No bo to jest ostatni meczyk, tak? A jak zanim go zacząłem, to byłem na zero, więc to jest tak. Albo wyjdę na plusik, albo na minusik. Wolałbym szczerze to pierwsze. No ale drugie nawet też nie będzie tak źle, bo to oznacza, że straciłem dzisiaj tylko 25 tysięcy, a nie 75. Okej, ponownie śmigłowiec. Coś jest na rzeczy z tymi śmigłowcami, wiecie, muszę się zapoznać ogólnie z tą taktyką, bo no będziemy ją ćwiczyć. Ogólnie ja gram na tym koncie też te drogie mecze, już o tym mówiłem, żeby móc na tym koncie Milioner Filip, gdzie robimy sobie serię od zera do milionera, już żeby mieć. Grać na tyle dobrze, żeby wygrywać tam mecze za 25 tysięcy. Nie żeby, wiecie, żeby trochę przegrywać, trochę wygrywać, tylko żeby tam wygrywać je po prostu, tak? Żeby na pewno dużo więcej wygrywać niż przegrywać, no bo co to by była za seria, gdybym ja zagrał 4 mecze i zaraz stracił całe te 100 tysięcy medalików, które tam do tej pory uzbierałem, ponieważ aktualnie właśnie na tym koncie Milioner Filip mam 100 tysięcy uzbieranych medalików. Sandrom też mnie ostatnio troszeczkę rozbawiło, bo widziałem taki komentarz. Właśnie pod tą serią od zera do milionera. Skąd masz tyle medalików? No i to jest, jakby trochę mnie to rozbawiło, bo całą serię nagrałem specjalnie, tak naprawdę, jak od zera. Z początku to miała być seria od zera do 100 tysięcy, więc tak naprawdę prawie się już wyrobiłem, bo tam mam 98 tysięcy chyba. No ale wy mi zaproponowaliście, że lepiej do miliona, więc stwierdziłem, że w sumie dobra, wy chcecie do miliona, to dlaczego by miało nie być do miliona? No, ale no w każdym razie, no troszeczkę mnie to rozbawiło, że pod samą serią, jakby która jest temu poświęcona, takie pytanie.
No ale cóż, niektórzy są nowi i no niekoniecznie mają prawo wiedzieć, tak, co nagrywam. Też gdzieś tam biorę to pod uwagę, tak, że to może być, nie wiem, pierwszy film, jaka dana osoba obejrzy u mnie na kanale, więc być może, no jakby, czuję się, wiadomo, troszeczkę zagubiona. I ma do tego prawo, jak najbardziej. Jak najbardziej ma do tego prawo. Dobrze, czekajcie, muszę sobie... Marunda. Żółte balony. Wyślijmy na niego takie małe, taką małą imprezkę. Okej, zbustował, świetnie. Będzie atakował nas tym samym. Tak podejrzewam. To bym zrobił na jego miejscu, ale chyba jednak nie. On jednak stawia dużo na farmienie, spoko. No to się akurat ceni, bo jednak to farmienie jest bardzo ważne. Zobaczcie, ma plantację do przodu. Co jest no dosyć sporą przewagą, to jest tak naprawdę 1500 golda przewagi. W sensie, no musiał 1500 golda więcej zainwestować, żeby mieć tę jedną plantację więcej, więc to nie jest byle co, na pewno. Okej, lecą żółte, no znaczy te białe. Białe są niestety dosyć mocne, więc jestem zmuszony postawić kolejne triple darcy, żeby się przed tym wybronić. Tak podejrzewam. Ewentualnie tutaj dostawimy sobie jeszcze. Czy one wszystkie są w stanie bić kamo? Niestety nie wszystkie. Spoko. Tu polećmy sobie w taki sposób. Dobra, teraz już będzie. Teraz powinno być już całkiem znośnie, moim zdaniem. On sprzedał wszystkie farmy? Ojejku, o nie, 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 nie to, nie to, nie, 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 no nie, no nie. No. Za późno zauważyłem, że on sprzedał te wszystkie farmy. Najgorsze po prostu. Taki nobski rush. Znaczy nobski, no tu. Punkt achillesowy, znaczy nie punkt achillesowy, pięta achillesowa mojej taktyki właśnie została, właśnie dostałem właśnie w swoją przysłowiową piętę achillesową. Popatrzcie, w ogóle mam gold silvera, to spoko, dawno nie miałem gold silvera. Czyli de facto 100 tysięcy, okej, dwa mecze wygrałem, trzy przegrałem, przy czym jeden był poddany, więc to tak średnio. No średnio, to tak jakby bardziej jeden wygrany, trzy przegrane, no ale zawsze jest ten jeden wygrany, zawsze jest ten jeden wygrany. Cóż, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Prawdopodobnie nagram jeszcze jeden odcinek z tego Koloseum, ale to zobaczymy. Być może jeszcze nagram karty, bo mnie prosiliście. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Co my tu w ogóle mamy? No, trzeba będzie się za to zabrać. Coś się zblokowałem. Triple Darts. Też mamy Koloseum Random Cards. To tyle, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!